Bilans Rosy to 4 zwycięstwa i 7 porażek, natomiast lider, czyli Stelmet Zielona Góra, ma na koncie 10 wygranych i 3 przegrane. Na własnym terenie zielonogórzanie wystąpili 7-krotnie i tyle samo razy odnieśli zwycięstwo. Ale nie tylko dlatego Stelmet jest zdecydowanym faworytem. Zespół z Zielonej Góry to po prostu team na europejskim poziomie, ekipa, która co roku walczy o tytuł mistrza Polski. Natomiast Rosa w tym sezonie dysponuje drużyną wyraźnie ustępującą czołówce. Mecz odbędzie się w sobotę, początek o godzinie 19:00.